Siemano, witam Was w nowym materiale na kanale. Dzisiaj będziemy sobie skakać m.in. w Zakopanem, więc zapraszam wszystkich do oglądania. Jesteś nowy na tym kanale? To masz doskonałą okazję na zostawienie subskrypcji z dzwoneczkiem, aby nie ominęły Cię nowe filmy. Jeżeli spodobał Ci się ten konkretny film, to zostaw łapkę i komentarz dla zasięgu. Ale zaczniemy skakać w Zakopanym. Przed nami są dwa konkursy w Titize Neustadt, więc przechodzimy sobie do zawodów. Czekamy, aż się nam tutaj gra wczyta. Czekamy, czekamy. Ok, widzę, że będziemy skakać podczas dnia. Prognozują mocny wiatr pod narty. Na razie w kwalifikacjach jest z tyłu. Do zwycięstwa potrzebujemy 140 metrów. Na razie prowadzi Dawid Kubacki. I zobaczymy, jak będzie na belce. Na belce jest dosyć dobrze, 93%, więc teraz tylko dobrze trafić na progu. Mam nadzieję, że też tak będzie. No jest 2 metry za wcześnie, ale lepiej 2 metry za wcześnie niż za późno. No i pewne zwycięstwo, około 145 metrów, tak mi się wydaje. Zobaczymy zaraz. 143,5. Noty wysokie, 3 razy 20. Nota 160 punktów. I pewne zwycięstwo w kwalifikacjach z przewagą ponad 10 punktów, dokładnie 10,3. I teraz przechodzimy do konkursu głównego. Jak widzimy, teraz prowadzi Stefan Kraft. Do pokonania go potrzebuje 147 metrów. Teraz lepszy start z belki, żeby tylko teraz było lepsze odbicie. I jest lepsze odbicie. Teraz tylko spokojnie lecieć, lecieć, lecieć i ponad 150 metrów. Koło mi się tak 153-4, nawet dalej 157 metrów i prowadzenie z dużą przewagą. No, noty też również wysokie i to jest przewaga też ponad 10 punktów, nawet równiutkie 20, czyli ponad 10 metrów. No i do zwycięstwa 139 metrów przy bardzo silnym wietrze pod narty i mamy 96%. Czyli nadal to jest bardzo dobre odepchnięcie się od belki. A na progu mamy pół metra za późno. Te kłopoty to poważne, ale udało się wyciągnąć z tego skoku ponad 150 metrów. Już się bałem, że coś się złego stanie. 153. Przewaga mogła odrobinę stopnieć albo tak odrobinę wzrosnąć. Zobaczymy zaraz. Wzrosła o 7,4 punktu, więc jestem zadowolony. I teraz sobie przejdziemy po odebraniu nagród do drugiego konkursu. Ok. I teraz też zaczniemy sobie jak zwykle od kwalifikacji. Teraz już widzimy taka pora wieczorowa, zachód słońca i te sprawy. Prognozują wiatr w plecy, mamy podnarty. 150,5 metra, żeby wygrać w kwalifikacjach. Chyba to jest jak na razie najbardziej wymagająca odległość w tym odcinku. Zobaczymy, jak będzie. Na progu mamy bardzo dobrze, 80 cm tylko za wcześnie. No i jak widać ponad 155 metrów, koło 157 jak wtedy. Zaraz się upewnimy. 156,5, czyli pół metra bliżej od najlepszej odległości. Trochę niższe noty, 57 punktów od sędziów, ale mamy prowadzenie i wygraną w kwalifikacjach o 12 punktów. I teraz przechodzimy do konkursu. Jak widzimy, wiatr ucichł, 145 metrów daje nam pierwsze miejsce. Najlepszy start jak do tej pory, 99%. Oby było też tak dobrze na progu, a na progu jest bardzo dobrze. Spokojnie, dosyć w locie. I zobaczymy, dokąd uda się dolecieć w tej bezwietrznej aurze, około 155 metrów, a dokładniej 156, czyli tak bardzo równo. Noty po raz kolejny 57 punktów. Od sędziów i nota aż 170 punktów, czyli ponad 20 punktów. Nie, zabrakło 0,4 do takiej przewagi. Drugi Dawid Kubacki, trzeci Kraft. Zobaczymy, ile będę musiał skoczyć. 140,5 metra, czyli dosyć nieźle skoczyli, biorąc pod uwagę, że mam przewagę ponad 10 metrów. 90%, więc tak no, na skraju. Jak dla mnie, ale zobaczymy, jak będzie na progu. Na progu jest za to bardzo dobrze, tylko jak widzimy mocny wiatr pod narty, dosyć aktywnie wtedy pracujemy w powietrzu, jak jest mocny wiatr. No i mamy 157 metrów, czyli po raz kolejny
Najdłuższy wyrównany skok w tym odcinku. No i jak widzimy, piękny telemark, noty dosyć wysokie. Nota prawie 330 punktów, czyli teraz będziemy mieli przewagę 31,2. Jak widzimy, Kubacki skoczył 155 metrów, czyli też daleko. No i teraz robimy cięcie i jesteśmy już na belce w Zakopanem, a dokładnie to są kwalifikacje. I mamy 88% na belce. I przechodzimy teraz do wyjścia z progu, które jest spóźnione i to masakrycznie. I tak lecimy, lecimy. No i koło 140, nie no, przesadziłem, 138,7 metrów. Dokładnie. I mamy szóste miejsce, dziewiąte dopiero. A więc dosyć odległa lokata. Ale to są tylko kwalifikacje, najważniejsze, żeby się zakwalifikować. No i do prowadzenia 144 metry, 90%, czyli tak w miarę git. I teraz czekamy na wyjście z progu, żeby było teraz nieco lepsze. I jest, lepiej za wcześnie się odbić w tej grze. No i teraz pewnie będzie skok ponad 150-metrowy, 150 czy tak, ponad 150-metrowy, 154. I także wysokie noty i mamy 169,7, przewaga 21,4 nad drugim zawodnikiem i teraz, żeby wygrać zawody, 131,5, aby przekroczyć wynik Dawida Kubackiego, 98%, czyli lepiej niż w pierwszej serii. Zobaczymy, jak będzie na progu, aby też było nieco lepiej, a jest nieco gorzej. Ale pomimo tego i tak z wielkim zapasem uda się wygrać te zawody. Ponad chyba 150 metrów po raz kolejny, albo bardzo blisko w tych okolicach. A dokładniej 151, czyli naprawdę daleko. No i przewaga ponad równe 35 punktów. Tak czy się nie mylę? Nie mylę się, równe 35, więc naprawdę fajnie. Tutaj mamy nagrodę. No, czyli tak jak zawsze. I przechodzimy do następnego konkursu. Dobra, więc przechodzimy do zawodu w Zakopanem, dokładnie drugiego konkursu. I mam nadzieję, że też i ten drugi uda się wygrać. Jak widzimy, pora nocna, późno. Ma być wiatr pod narty. Na razie jest w plecy. No i mamy 142 metry do wygrania kwalifikacji. 93%, czyli jak na razie dosyć dobrze rozpoczyna się ten skok. Zobaczymy, jak będzie w jego najważniejszej fazie. Jest genialnie niemalże. I teraz spokojnie lecimy i ponad 155 metrów, czyli naprawdę to był dobry skok, zważywszy w takich warunkach. Przepraszam, 153,5. Za bardzo mnie fantazja poniosła. No i 20, 19, 5, 19. Przepotężna nota. 177,4. I mamy zwycięstwo z dużą przewagą, 23,2 punkty nad Kamilem Stochem, czyli no miazga. I teraz mamy pierwszą serię konkursu, 148,5, aby prowadzić po pierwszej serii, aby wyprzedzić Mariusza Lindwika. Zamyśliłem się, 85%, czyli dosyć tragicznie już. Może za to na progu będzie lepiej, zobaczymy. Jest tak w miarę, bywało lepiej, bywało gorzej. Ale myślę, że uda się przekroczyć tą linię. Koło 152,3 metrów, podobnie jak w kwalifikacjach. Tylko, że tam mieliśmy wiatr z tyłu, a tutaj pod narty. 151,5, czyli tak w miarę. No i przewaga nie będzie zbytnio duża, czyli trzeba się spiąć w drugiej serii. 5,2, czyli no taka ino. Teraz do zwycięstwa 135,5, ale jak widzimy, z wiatrem w plecy. Zobaczymy, teraz tylko się dobrze skupić. I się udało, 96%. I teraz jeszcze tylko dobrze się odbić i już będzie zwycięstwo. I się odbiłem genialnie, tylko 14 cm za wcześnie i ponad 155 metrów. To już na pewno było, koło 157,8, 156. Noty wysokie, nota 335,4 punktu, dodane 4 punkty za wiatr. No i wygrana z dużą przewagą 38,8, czyli o ponad 30 punktów ją powiększyłem w drugiej serii, czyli naprawdę fajnie.
Tutaj jeszcze odbierzemy nagrody. No i co? Dziękuję wszystkim za oglądanie tego odcinka i widzimy się w następnym materiale. Siemano!